Zobaczcie, oto jest mój nowy dom, w którym zamieszkałem samemu. Nikogo tutaj innego nie ma. Niestety troszeczkę się pokłóciłem z moją dziewczyną Patrycją, wynikła taka kłótnia. No i postanowiliśmy, że zamieszkamy sami. No i to jest mój nowy domek, gdzie sobie sypiam. Oczywiście troszeczkę go uzbroiłem, dlatego że się boję mieszkać samemu. No wiecie, od dłuższego czasu mieszkałem cały czas z moją dziewczyną Patrycją, ale kłótnia wynikła i zamieszkaliśmy sami. No i taki domek postanowiłem ubezpieczyć na wszelki wypadek. Nocą boję się być sam, więc dałem alarmy, dałem lawę, dałem deski, które mnie tutaj chronią. No i różne inne rzeczy, takie pajęczyny, alarmy, które działają, zaraz wam pokażę. No i chodźmy teraz pogadać z Patrycją. Połączymy się do niej przez komputer. Będziemy gadali na kamerce, spytamy się co u niej. Może się pogodzimy jakoś, w co wątpię, no postaramy się. Przechodzimy teraz przez alarmy. O, i uwaga, czy działają? Halo, alarmy, alarmy, co jest? O, działają, widzicie? Słyszycie teraz ten dźwięk? Alarmy są w gotowości, jakby ktoś się zbliżał albo przeszedł przez te lasery, no to alarmy się uaktywnią i wydadzą dźwięk. No, weźmy się, zamknijmy, tutaj wszystko jest ubezpieczone, zamykamy się, no i teraz się połączymy z moją dziewczyną, tutaj przez ten komputer, widzicie? Zaraz sobie tutaj siadniemy, czekaj, tylko muszę to przenieść, generalnie ten dywan mnie wkurza, bo on tu nie pasuje, czekajcie, o, ale się rozwaliło, o, o, Marian, dziurę mam chwilową, czekaj, Marian, bo tego nie chciałem tak zrobić. O nie, zepsułem. Czekajcie, muszę to naprawić. Wezmę sobie ziemię i ziemią się podbuduję. Czekaj, mam jeszcze troszeczkę ziemi, 25 sztuk. Rozwaliłem sobie domek, no nieźle. Podbuduję się do góry. Okej, ja to zamuruję, nikt nic nie widział. Ta la 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 la. To jeszcze jest w budowie, widzowie, w remoncie, nie? Czekajcie, to rozwalę sobie. O, świetnie. I teraz możemy sobie dać krzesełko tutaj. Czekajcie, o, dałem. Siadnijmy i połączmy się z Patrycją. Ale jeszcze zanim się połączymy z dziewczyną, no to pamiętajcie o subskrypcji. Możecie teraz kliknąć taki czerwony przycisk tam na dole ze dzwoneczkiem. Lecimy po milion, mało brakuje. No weźcie, pomóżcie, kilka subików tylko. I na milion pokazuję swoją twarz. Będę nagrywał filmiki z kamerką oraz dam wam piosenkę. W sensie opublikuję na swoim kanale, będzie piosenka. I teraz się łączymy za 3, 2, 1. Patrycja! O jest, połączyliśmy się. Patrycja, to ty? Halo, cześć, Majsla. Siemka, cześć, jak miło cię widzieć. Troszeczkę dawno się nie widzieliśmy, widzowie. W zasadzie od wczoraj nie mieszkamy ze sobą. Patrycja poszła do swojego domku, ja do swojego. O, jak fajnie machasz, tak, kiwam teraz do ciebie, witam tak, się z tobą. Ale super. Widzowie, możecie machnąć łapeczkę w górę, jak Patrycja macha. Ej, weź im pomachaj, ja więcej. Macham, to klikajcie. Pati, pomachaj, pomachaj. Widzowie, łapeczkę w górę. O, tutaj ma klawiaturę na dole. Machnijcie łapeczkę, kto by chciał. Łapęcję w górę pod tym filmem. Kto widzi Patrycję, to klika lajkacza, oczywiście, kto chce. Jak tam tobie się mieszka? Widzę, po lewej stronie łóżko masz, tak, po prawej jakieś książki. Mam biurko. O, no, jest fajnie. Pati, widziałem przed chwilą, jakby ktoś chyba przebiegał z tyłu za tobą. Serio? Nie, niemożliwe, ja tu jestem sama. Tylko sama ja jesteś? Tu jestem. Na pewno no? Nikogo nie ma? Jakby nie, widziałem, tylko ja tu jestem. Z tyłu widziałem jakby ktoś... A, chyba nieważne. Nie wiem, miałem wrażenie... Weź się może obejrz, Patrycja, dobra? Ale możesz przemienić kamerkę? No przemień kamerkę. Mną? O, aha, teraz okay. Widzę. Przemieniłaś, widzę twój komputer. Dobrze, jest myszka, jest klawiatura, wszystko jest okej. Okay. Ktoś tam stoi, Patrycja, widzisz? Tak? Tam ktoś był? Ktoś tam jest jednak, miałeś kto rację. To jest? Zaprosiłaś nie jakiegoś kolegę? To jest twój kolega, czy kto to nie, jest? Nie, ja nikogo nie zapraszałam, nie wiem, kim on jest. Tam stoi. W oknie, w drugim Patrycja, oknie. To teraz? Patrycja, co zrobić? Nie wiem, co mam zrobić. Może mam wyjść zamknij. Do niego? Nie, zamknij. Weź kamerkę. Patrycja, słyszysz? Weź kamerkę. Tak, ze sobą. Zabieram ze sobą. Idź teraz do drzwi. Idź do drzwi, zamknij drzwi. Nie widzę teraz go. Drzwi masz zamknięte. Okej, okay, widzę, że masz drzwi zamknięte. Mam zamknięte drzwi, tak, ale... O nie, widzowie, teraz jesteśmy na kamerce, u Patrycji coś jest. Dobra, wiesz co, siadnij jeszcze raz do biurka, Patrycja. No, siadam. Żebym widział wszystko na kamerze. Słuchaj, dobra. Nie panikuj. Patrycja, jesteś jak to coś mną, przyjdzie... To tak, nie panikuj. Ja jestem troszeczkę daleko od ciebie, ale jakby coś przyszło, to... Nie wiem, masz miecz obok siebie? O, ktoś tam idzie z tyłu, za tobą jest! Patrycja, ktoś idzie z tyłu, za tobą! Nie, Patrycja! Patrycja! Widzę czarny ekran, co jest? Co się stało? Patrycja! Nie widzę nic! Co się dzieje? Patty!
Patty, halo! O nie, straciłem połączenie! Co się stało? O, mamy problem! Za Patrycją ktoś był, a ja nie znam tej postaci! To był zły pomysł, żeby mieszkać samemu! O nie, dlaczego ja zostawiłem Patty? Ona mnie tak samo! Przez tą kłótnię wszystko to się tak wydarzyło! Co teraz? Musimy pobiegnąć do jej domku! Ten domek powinien być tam gdzieś! Alarmy się włączyły! Ale czekaj, bo ja nie mam żadnej zbrójki, nie mam żadnego miecza! Musiałbym coś zrobić, żeby obronić Patrycję! O, tam jest chyba jej domek! Jeśli się nie mylę, to ona tam mieszka! Na górce, wiecie, bo mamy osobne domki ze względu na tą kłótnię. Wiecie co? Podejdę szybko. Weźmy sobie szybko żelazny kilof i pójdźmy wykopać diamenty. Muszę skonstruować zbrójkę, bo nie zdążyłem, nie mam żadnego miecza, nie mam nic. Szybko biegnijmy. Tutaj gdzieś powinna być taka mini kopalnia. O, widzę dziurę. Ja wcześniej tutaj próbowałem coś kopać. O, są diamenty. Dobra, wykopmy szybko je. Diamenty kopiemy, żeby się przydały. Musimy wykopać jak najwięcej diamentów, tylko ze względu na to, żeby zrobić zbrójkę i mieczyk diamentowy. Szybko kopiemy. Ile mamy już diamentów? Dobra, 5 sztuk. I zaraz uratujemy dziewczynę. Musimy pobiec, żeby tylko ten potwór ją nie dopadł. Dawaj, kopiemy kolejne, żeby nazbierać właśnie tych diamentów. Czekaj, jeszcze mamy u góry. Powinno nam wystarczyć na chociaż mieczyk, albo zbrójkę, albo nogawice. O, tu są kolejne diamenty. Super, ile diamentów tutaj w ogóle się zapodziało. Patrz, kolejne diamenty. Co jest grane? Ile tych diamentów? Mamy 12 sztuk, pozbieram teraz kolejne. Okej, mamy już 15 sztuk. Tu są jeszcze u góry kolejne diamenty. Jeszcze tutaj sobie wykopmy bruk. O, kolejne diamenty. Co jest grane? Ile diamentów tu się pojawiło? Lol, taki się respawn diamentów jest. Na dole jeszcze. Co jest grane? Teraz już mam 20 sztuk diamentów. Tyle już powinno wystarczyć. Lecimy teraz do góry, podbudowuje się. I weźmy w skonstruowaniu jeszcze patyki. Drewno potrzebuję, bo nie mam drewna. Drewno. Zrobimy właśnie zbójkę albo mieczyk po prostu i pobiegniemy tam uchronić moją dziewczynę. O nie, bo ja nie mogę bez mieczyka, bo z łapki nie dam rady temu potworowi. Okej, weźmy szybko drewienko, spieszmy się, smile, nie ma czasu. Kop to drewno. Szybko, czekaj, skillowa będę dorąbał, może szybciej będzie. dawaj. Okej, tyle powinno wystarczyć. Szybko wracamy z powrotem do konstruowania i zaraz pobiegniemy do mojej dziewczyny. Dawaj. Muszę mieć mieczyk, żeby obronić czymkolwiek moją dziewczynę. Ciekawe, co to jest za postać, której totalnie w ogóle nie znam. Okej, budujemy teraz. Czekaj, co ja mówię, budujemy, konstruujemy. A nie, potrzebuję pierwsze patyki. Czekaj, Marian, potrzebujemy pierwsze patyki. Okej, daję tutaj deseczki, sorry, ale się stresuję, nie potrafię celnąć, masakra. Weźmy teraz diamenty. Dajmy, okej, będę miał mieczyk. Co jest, jakiś diamentowy patyk wyskoczył? Co to jest? Ej, patrzcie, jakiś diamentowy patyk. What? Ej, co jest, rady robić diamentowe patyki? Nie wiedziałem o tym, lol. Dobra, nie przejmujmy się. Szybko, nogawice teraz. Dawaj, diamentowe buty, co ja gadam. Co jeszcze skonstruować trzeba? Tragedia, masakra, co ja teraz robię? Weź to, no dobra, mam diamentowe nogawice. Dobra, tyle mi wystarczy, biegniemy do dziewczyny, stresuję się, widzowie. Dobra, szybko, go, tyle mi wystarczy, mam zbrójkę tam jakąś. I biegniemy teraz do dziewczyny. Zobacz. Czy ten potwór tam jest. Oby z nią było wszystko okej. Zrobiłem diamentowe rzeczy i teraz możemy się nawalać z tym potworem. Ale nie mam zielonego pojęcia, co to jest za potwór. Co to jest za postać? Jeśli znacie, no to napiszcie w komentarzu. Może wy znacie nazwę tej postaci. To był zły pomysł, że zamieszkaliśmy osobno. Bo ja tam, widzowie, mam domek, a tutaj ma domek moja dziewczyna na górce. I musieliśmy mieć taką odległość. Patrycja, wchodzę. Drzwi otwarte. O, tylko nie to. Patrycja, jesteś tutaj? Patrycja? Nie ma Patrycji. O nie, tylko nie to. Nie ma jej. Znikła. Ten potwór pewnie ją wziął. O, mamy problem, widzowie, mamy problem. O nie, dlaczego? Nie powinna nigdy otwierać tych drzwi. Drzwi powinny być zamknięte. Ona nie miała zakluczone pewnie ich. O, widzowie, pamiętajcie, nigdy nie otwierajcie drzwi tej postaci, która tutaj była. O, mamy teraz problem. Patrycja, gdzie jesteś? To ja, Smyslow, daj dźwięk jakiś. Patrycja! O, no nie słychać jej w ogóle. Weźmy, spróbujmy znaleźć jakieś tropy. Czekaj, może coś w komputerze jest napisane? Nie rozczytam się z tego. Może skrzynka? W skrzynce jest książka z piórem. Weźmy to, patrzcie, jaka diamentowa skrzynka w ogóle. Uwaga, otwieram skrzynkę, tę książkę z piórem. Mamy napisane? Nic tu nie ma. Pusta strona. Nic nie ma napisane. Myślałem, że tu będzie jakaś wiadomość, ale ta książka jest pusta. Masakra, nie ma nic tutaj napisane. Coś, położyłem się, wstań z łóżka, nie chcę tu spać teraz. Dobra, odkładam tą książkę. Może coś tutaj zapisała, może coś jest tutaj. Nie, ja się z tego nie rozczytam. Nawet herbatki swojej nie dopiła, patrzcie. Ktoś, ten potwór musiał ją wziąć. Ej, słyszę jakieś bieganie. Tam coś przebiegało. O, ten potwór jest tutaj. Tu znowu przebiegał.
O nie, on biegnie dookoła. Patrz, przebiegł, jest tutaj. O, on mnie obkrąża. Przyszedł. Otworzę, gdzie masz moją dziewczynę? Zamknę drzwi. Nigdy nie może otwierać drzwi. Okej, zamykamy. Słyszę dźwięk. On tu biegnie. O, stał tutaj. Widzę koło okna. Znowu przebiegał. O, on tu wrócił. Potworze, gdzie masz moją dziewczynę? Słyszysz? Oddawaj moją Patrycję, ale już! Oddawaj ją! Gdzie masz ją? Cały czas biega, słyszę jego tuptanie w tle. O nie, najgorzej. Tu nie masz szyby w ogóle, lustra. To zostało zbite? Ja tego nie uszkodziłem. Drugiego nie ma. To on rozwala! Zobacz, uciekł! Ledwo co go zobaczyłem. Słyszę jakieś dzwonki. O, mamy problem. Totalnie ja jego nie znam. Nie wiem, jakie on ma moce. Widzowie, kojarzycie go? Bo ja totalnie nie wiem, patrz, znowu przebiegał. Ledwo co go widzę, jak on jest szybki. I ma długie, bardzo chude rączki oraz nogi, co zdążyłem zobaczyć. On się próbuje tu wdostać. O, u góry jest, szybko do domu, uciekamy, w nogi. O, biegnie za mną, dawaj, do domu. Patrycji niestety nie ma. Ten potwór musiał wziąć moją dziewczynę. O nie, co teraz robimy, widzowie, co będzie dalej? Szybko do domku. Tu będę bezpieczny, tu są moje zabezpieczenia. Nie powinienem przez nie przejść. Dawaj, przez ten alarm. Widzę, jako w tle, z tyłu biegnie chyba za mną. Tak, biegnie z tyłu za mną. Okej, tutaj się nie powinienem przedostać. Szybko, alarmy się włączą. Okej, alarmy, o, to palę. O, stoi tutaj, nie, zamykaj drzwi. Nie możemy nigdy, alarmy wyjął. On przeszedł przez nie. Nigdy nie możemy otworzyć drzwi tej postaci strasznej. Okej, alarmy cały czas wyją. Wychwyciły go. Słyszycie? On tu biegnie gdzieś w tle. Słyszę jego tuptanie. Alarmy cały czas wyją. Okej, ja jestem tutaj bezpieczny, bo mam różne zabezpieczenia. Ale co się stało z moją dziewczyną? Oto jest pytanie. Gdzie jest moja Patrycja? Co będzie dalej? Weźcie, widzowie, ją szukajcie. Wbijcie teraz na kanał do Patty. On też nagrywa filmiki z Minecrafta. Musimy ją znaleźć. Gdzie ona jest? Wbijajcie na kanał do Patrycji. Linki macie na dole. Zobaczymy, co będzie dalej. No, ta postać jest bardzo mocna. Wzięła moją dziewczynę i nie wiadomo, gdzie jest. Co będzie jutro? Także, widzowie, do jutra. Zobaczymy, co będzie dalej.